Jednym z tematów dzisiejszej konferencji prasowej była ustawa śmieciowa i poziom opłat, jaki w naszym mieście obecnie obowiązuje. Może nie bezpośrednio ustawa śmieciowa, czy też uchwały pochodne, które zostały przyjęte przez Radę Miejską, ale pewien problem, który istnieje i który się coraz bardziej pogłębia. Chodzi o osoby samotnie mieszkające w gospodarstwie domowym, zwłaszcza tutaj chodzi o emerytów i rencistów, którzy muszą płacić sporą cenę za wywóz śmieci. Tym bardziej, panie redaktorze, mamy sytuację, że płacimy 36 zł, mimo że uchwała zmieniająca tą cenę z lipca już mówi o kwocie 28 zł, a więc od 1 stycznia 2014 roku to dopiero ulegnie zmianie, ale na dzisiaj płacimy 36. W związku z tym mieszkańcy Grudziądza, mieszkańcy zwłaszcza samotnie mieszkający w gospodarstwie domowym, są po prostu takimi dużymi kosztami oburzeni i zaczynają coraz bardziej się organizować. I kto wie, czy w jakiś tam sposób nie spróbują protestować przeciwko tak wysokim cenom. A ja się tak dopytam, z czego wynikają te wyższe koszty? Bo skoro segregujemy śmieci, to teoretycznie powinniśmy płacić mniej, bo niejako segregacja już wstępna przynajmniej następowała również przed wejściem tej ustawy. My też, panie redaktorze, uważamy, że to powinna być cena o wiele mniejsza i nasz klub przygotował projekt uchwały, który pracując na tych samych danych, co Urząd Miasta, przygotował wycenę, że ta cena mogłaby wyglądać o wiele mniej. My wtedy oceniliśmy to na kwotę 22 zł, chociaż uważamy, że najprawdopodobniej te koszty mogłyby być jeszcze mniejsze. Dlatego nie rozumiemy polityki władz miasta w tej kwestii, która najpierw trzymała się... To znaczy wzrost ogólnie w całej Polsce nastąpił, prawda? Więc niejako tendencja tego wzrostu cen jest ogólnokrajowa po wejściu tej ustawy. Tak, tylko w naszym mieście ta cena jest wyjątkowo wysoka i my mamy sygnały z innych miast, gdzie przyjęto inną metodę albo metody mieszane, które sprawiają, że ta cena jest o wiele mniejsza. Natomiast w Grudziądzu, tak jak powiedziałem dzisiaj na konferencji prasowej, ta cena jest ciągle nie do przyjęcia. Czy będą Państwo jakoś może argumentować tutaj albo proponować jakieś rozwiązania, które na przykład odciążą, bo tutaj była mowa o bezrobotnych, o osobach, które samotnie zamieszkują, ale przecież w głównej mierze chodzi tu na przykład o osoby starsze, o emerytów, którzy czasami też samodzielnie już bez, że tak powiem, małżonka zamieszkują i płacą tyle samo, co na przykład czteroosobowe rodziny. My pierwotnie w naszym projekcie uchwały nawet przyjęliśmy rozwiązanie, żeby wprowadzić pewne ulgi, ale oczywiście prawnik Urzędu Miasta to zakwestionował, mimo że takie rozwiązania są też przyjmowane w innych miastach i są zgodne z prawem, dlatego też my nie naciskając z tych ulg zrezygnowaliśmy, by pójść przede wszystkim na jak największe obniżenie tej kwoty, natomiast uważam, że prędzej czy później po dokładnym oszacowaniu, jakie są koszty, po sprawdzeniu na przykład w ciągu roku, czy chociażby w najbliższych 24 miesięcy, jak to wszystko funkcjonuje, no trzeba będzie pomyśleć o dalszej korekcie. Radny Marek Czepek mówił, że brak pojemników, że nie da się niejako w wielu miejscach w Grudziądzu segregować tych śmieci. Panie redaktorze, mamy totalny paradoks, ponieważ wielu mieszkańców Grudziądza chce segregować śmieci, segreguje te śmieci. Musimy tu przypomnieć jeszcze, że uzależniony spadek cen jest właśnie od procesu tego segregacji, bo wiele rodzin wciąż jeszcze nie segreguje tych śmieci. Tak, może być taka sytuacja, ale wiele osób segreguje te śmieci, wracam do tej pierwotnej swojej myśli. Wiele osób segreguje te śmieci, ale kiedy przychodzi do wyrzucenia, się okazuje, że są tylko dwa lub trzy pojemniki, więc tak naprawdę nie do końca mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ta kwestia została uporządkowana. Jesteśmy 9 września, a ustawa weszła w życie od 1 lipca. My ciągle jesteśmy na etapie, gdzie te procedury nie funkcjonują.